Wiecie, jak to jest jak? Non stop słyszycie, że coś musicie obejrzeć, coś musicie usłyszeć, coś musicie przeczytać, bo jest zajebisty, najlepszy, najfajniejszy zmienić życie. Ja w takich sytuacjach mam od razu odruch Nie, bo nie! No to ty wszyscy! Bo wiecie, lubię sam wyrobić sobie zdanie, nie lubię tych ogromnych ekspertacji, nie lubię być też taki, że wszyscy lubią, to też lubię, albo wiecie, i poza tym. No, no, ja lubię sam odkrywać. Nikt nie zna, a ja nagle, znacie ten film z 77 roku, albo znacie ten musical, coś tam. Więc w takich emocjach dowiedziałem się o Hamiltonie. Jedna osoba kłacze, druga osoba kłacze, trzecia, czwarta, piąta, szósta, dziesiąta, mówię, kurna, no nie. Nie będę włączał, przesłuchałem może jeden freestyle e, albo jeden kawałek śpiewany przez Lin Manuera Miranda, i tyle. I, i tyle. Nie klikałem, wiedziałem, wszyscy mówią, tu nagrody znowu, tutaj na Broadway leci, tutaj leci do Londynu, będzie w końcu na Disney Plus. Będziesz mógł obejrzeć. No tak. No dobra, no dobra, oglądam. Zatem usiadłem do oglądania z nastawieniem takim, tak? Po pięciu minutach było tak. Po piętnastu, po pół godzinie. A na końcu. Piedny Aleksander Hamilton. Reasumując, czasem warto posłuchać się wszystkich. Zatem opowiem Wam o tym, jak po raz pierwszy obejrzałem Hamiltona, dołączając do grona miliarda innych ludzi, którzy już dawno go widzieli i od 10 lat mówią, że to najlepsze, co powstało na Broadwayu. Ale nie tylko na Broadwayu, to po prostu jest najlepsze na świecie wszystko. Cóż. Chciałem hejtować, chciałem powiedzieć nie, ale zakochałem się, wpadłem po uszy, kocham genialne, wow. Jeżeli nie żyliście pod kamieniem przez ostatnie 5 lat, to wiecie o tym, że Hamilton to jest sztuka Broadwayowska, napisana przez Lin Manuela Miranda, która zdobyła ileś tam nagród Tony. Została mega okrzyknięta jedną z najlepszych w ciągu XXI wieku, najlepszą sztuką Broadwayowską XXI wieku. Trafiła też do Londynu, jest wyprzedawana z wyprzedzeniem rocznym, czasem jest przełomowo. Opowiada o Aleksandrze Hamiltonie, ale w sposób. Niezwykle nowoczesny, jest napisany językiem współczesnym i trafia do nas. Mimo tego, że opowiada o Kolesiu, który założył właściwie e, bankowość amerykańską, Narodowy Bank Stanów Zjednoczonych, opowiada o tym w ten sposób, że dla każdego dzisiaj oglądającego jest to. Takie łatwe, żeby się do tego odnieść. Łatwe się zrozumieć. Nagle okazuje się, że ten materiał staje się niezwykle aktualny dzisiaj. I Lin-Manuel Miranda napisał to w ten sposób, że potrafi manewrować różnymi bohaterami i że historia, która mogłaby być nudna, która mogłaby być historyczna po prostu, staje się fascynująca, wciągająca, zaskakująca. Jednocześnie czasami obrazoburcza nie boi się brać postaci i powiedzieć a popatrz na tą stronę tutaj, a wiedziałeś o tym, a wiedziałeś o tym. Bierze mnóstwo historii prawdziwej Stanów Zjednoczonych i dodaje im ogrom pieprzyku. I to jest ten background dla tego cudownego Broadwayowskiego musicalu. Nie mam najlepszego ucha na świecie. Nie będę wam mówił, o wyczułem tu nutkę czegoś tam, więc nie będę próbował wam opowiedzieć o tym, jak genialny jest Hamilton, bo opowiedziało o tym już milion osób. I tak naprawdę jest milion filmików, gdzie po prostu ludzie płaczą, cieszą się, machają rękoma. Ja mogę tylko powiedzieć o moim doświadczeniu i tym się chcę z wami podzielić. Co, co w Hamiltonie do mnie przemówiło? Co mówiło moim językiem? Jedną z pierwszych rzeczy swoją drogą, najważniejszych może, było, było to, że po pierwsze, Lil Manuel Rada nie ukrywa tego, jak on dużo rapu tam wciska. To jest mnóstwo rapu i to rapu, rapu naprawdę na znakomitym poziomie. Ja pamiętam swoją drogą, nie wiem czy znajdę fragment, ale jak ja zaczynałem musicale rapowe oglądać. Jest musical rapowy, trochę opera, hip-hopera, Carmen a hip-hopera, -hop, hip gdzie gra Beyoncé Knowles, to jest bodajże z 2000 roku. Nie było to najlepsze, produkowało to MTV, ale rap próbował w ten sposób wbić się na właśnie te takie bardziej teatrowe rzeczy, więc zaczynał nie najlepiej. I dla mnie to było... Tom takim standardem, czyli nieudane próby, gdzie to się wpycha, ale to tak nie do końca wychodzi. Ale gdy tu dostałem rapowe kawałki, które nie boją się odniesień do szukłans e, mob deep, które nie boją się bardzo kurczę, naprawdę świetnie napisanych zwrotek, które są nie tylko dla wielu rap to będzie bla bla bla, rym, bla 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 rym, nie, gdzie sekwencja rymów mamy wiele Wielokrotnie łamane zwrotki i wersy, i nawet z samego czystego punktu lirycznego, to, to można czytać i po prostu być w szoku. Rytmika, która, którą musimy zmieniać, w zależności od tego, kto rymuje, albo jaki jest czas, to kopieć dupę. Ja, jako osoba, która rap kocha, czułem się jak w domu. Na początku było, wiecie, te pierwsze mi minuty, było troszeczkę. Zobaczymy, jak długo to pociągną. A potem oni to już, to już w ogóle przestałem zwracać uwagę na język, na ten rap, tylko byłem w tym świecie. Stałem wciągnięty, i to był dla mnie naturalny język, którym oni mówili. To też jest fajne. To, czego nie, nie każdemu musicalowi się udaje. Ja na przykład nienawidzę kotów, nie tylko w filmie mówię, ale musical koty jest dla mnie do dupy. Cały język jest dla mnie do dupy. Nie rozumiem tego brytyjskiego pieprzenia. I jak ktoś popatrzy sobie na te dziwaczne nazwy i słowa w kotach, ja nie rozumiem ich kompletnie. A tutaj, mimo tego, że stopień skomplikowania i słów i terminów, które są używane, jest niezwykle wysoki, ja się w tym odnalazłem tysiąc razy lepiej. Zatem jako, jako taki mały raper w sercu. To, że widzę, że najlepszym osiągnięciem kultury amerykańskiej XXI wieku jest Hamilton, sprawia, że czuję się w cholerę dumny. tak samo byłem dumny, gdy w 2003 roku oscara za muzykę z Eminem. I już nie można było mówić, że rap to tylko taki, takie ścierwo dla idiotów, a mamy oscara. A potem jeszcze dostało It's Hard to Be a Pimp z filmu Hustle and Flow, znakomitego filmu, więc. Dla mnie to wciąż jest troszeczkę rzecz, która w Polsce nie jest do końca, mm, nie do końca się dokonała. Tak jak rap w Stanach Zjednoczonych jest już, jest już częścią kultury i częścią wysokiej kultury. Jest nauczany, są z tego doktoraty. Jak w Polsce to wciąż jest, yy, 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 gadam na ulicy. Nie, to niestety do mnie nie przemawia. Zatem, gdy za każdym razem gdy trafia się tego typu rap, to ja jestem w, w siódmym niebie. Płaczę, cieszę się. Ale dobra, gdyby język był tylko taki piękny, gdyby tylko wykonanie było takie piękne, to możemy powiedzieć, że to jest znakomity musical, znakomity film, ale. I tutaj zaczynamy wymieniać, ale. Nie mogę tego powiedzieć, bo pomimo tego, że zdecydowanie nie jestem obiektywny i kocham samo wykonanie, to sama struktura, samo przywiązanie aktorów aktorsko ten film wypada wow! Wow, wow i jeszcze raz wow. Dla mnie Renée Goldsberry i Davin Dix, czyli osoby grające... Davin gra akurat trzy postacie, między innymi Lafayetta i Jeffersona, a Renée gra Angelicę. Ta dwójka kradnie show, ale tylko nie tylko kradnie, ona... Ona cię uderza w serducho. Dla mnie jedną z cudownych rzeczy dobrego musicalu jest to, że ja słucham, ale także czasem patrzę na twarze i... I zaczynam rozumieć te postacie, zaczynam dostrzegać trzecią, czwartą, piątą warstwę. Bardzo często muzykale nie mają tych wszystkich elementów, a tutaj dostajemy historię, która. gdzie nie ma postaci, która jest tylko dwuwymiarowym główienkiem, albo nie chodzi tutaj o popisówę w, 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 wokalną, to też jest w cholerę istotne. Tu nie ma w tym ani tu jest 2,5 godziny ponad. I nie ma ani jednego momentu, ani jednego kawałku, gdzie chodzi o popisówę, że ktoś ma znakomity głos, znakomicie rapuje. Mimo tego, że ta dwójka, którą wymieniłem, o, zarówno głosy, jak i rap. Jak dochodzi do takiego szybkiego, dobrego rapu, to ja miałem ciary. Już nie, już nie mówiąc o tym, że miałem ciary, wielokrotnie po prostu siedziałem i tak... Przepraszam. Ale... Więc to jest ten element aktorski. Ja patrzyłem... To, to mnie zastanawiało. Jak będzie grał Lin-Manuel Miranda? Jak oni będą grać, jeśli to już 500 razy? I patrzyłem na te twarze, patrzyłem na spojrzenia, czy chociaż raz złamią postacie, które grają, czy chociaż raz będzie jakieś takie, pięknie zarapowałem, mega poważny rap, ale puszczam oczko, bo bądź, 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 bawimy się, robimy to po raz tysięczny. Ani razu. Wszyscy byli tak bardzo w swoich postaciach, że ja, mi się wydawało, że Lin-Manuel w pewnym momencie płacze. Ja sam zacząłem płakać, obserwując go. Ja byłem w stanie kupić emocje każdej z tych osób, czy była negatywna, czy pozytywna. Podobały mi się interpretacje i świat i to, że dostaliśmy tak dużo tłumaczenia. Ja powiedzmy, że w miarę obeznany z tą historią Stanów jestem, ale tego nie wiedziałem, tego nie wiedziałem. I to zostało tak sprytnie wplecione. Tutaj wplatamy... Wple to, że jedna postać coś zrobiła, i to wpłynęło na kogoś tam. I tłumaczymy amerykańską politykę tysiąc razy lepiej w ciągu dwóch i pół godziny, niż, nie wiem, kurikulum polskie historii przez, nie wiem, przez 20 godzin. Albo nawet kurikulum amerykańskie pewnie by sobie poradziło. To jest cudowne, że ten film jest świetnie zagrany, świetnie muzykalny. Świetny historycznie, ale także świetny fabularnie. To w jaki sposób tutaj narracja się zmienia, jak kupuje nas sposób narracji i ta pierwsza część, kupuje nas, przywiązuje do, do postaci, a potem coraz bardziej je trochę przepuszcza przez błoto i sprawdza, w którym momencie my w którą stronę pójdziemy. Żadna z postaci w tym filmie nie jest bohaterem, żadna nie jest złoczyńcą. Oni wszyscy są bardzo wielokorowi i ten świat jest bardzo brudny, ale my się tego nie boimy. Nie boimy się poruszać trudnych tematów. Miejsca kobiet tam w relacjach. Nie boimy się mówić, a, o tym się nie dowiedzieliśmy z historii, bo to specjalnie zostało trochę zatuszowane. Abyśmy bardzo chcieli o tym wiedzieć i tak dalej. Wow. I im dalej w las, myślisz sobie, ok, no, godzina pierwsza, dasz radę, ale już trzecia, to już nie ma szans. A tutaj im dalej w las, tym lepiej. Bo gdy dochodzimy do ostatnich 20-30 minut, to ja po pierwsze, mimo tego, że na samym początku doskonale wiesz, jak się wszystko skończy, bo jest to nam powiedziane, to jest bardzo fajny zabieg narracyjny, jeżeli dobrze to poprowadzisz, to ja na końcu mówiłem, nie, 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 niech nie nie, mimo tego, że wiedziałem doskonale, to i tak nie chciałem, żeby do tego doszło i to pokazuje, jak potrafisz się przywiązać do bohaterów, jak potrafisz ich, ich, ich zrozumieć I, po, i oni są dzisiejsi, wiecie o co chodzi. Czasami oglądasz film o, nie wiem, o Cezarze i nie kumasz o co chodzi, bo nie jesteś w stanie zrozumieć jego, w dzisiejszym świecie jego zachowanie, jego moralność, jego etyka, jego postępowanie, nic nie potrafi się do tego odnieść, bo dzisiaj mamy inny świat. A tutaj ja mógłbym z nim pójść, i porozmawiać dzisiaj, i on jest też tak pokazany, że każda z tych postaci jest niezwykle współczesna jest, jak to się ładnie mówi, ponadczasowa. To często jest używane jako, no jako trochę słowo wydmuszka, ale tak jest, to jest ponadczasowe. I gdy ja trzymam ręce w mówię, nie, niech to się tak nie skończy. Potem dostaję teoretycznie ostatnim utworem w całym, w całym przedstawieniu i myślę sobie, okej, okay, powinien zrobić to, to, to i to, tu powinno być to z reguły, ta osoba będzie mówić, bla bla bla. Dupa, nie dostaje tego, dostaje kogoś innego. Ja wam nic nie spojluję, bo im, im mniej wam powiem, tym lepiej będziecie się bawić, moim zdaniem, tym bardziej dostaniecie po mordzie. I nagle mówię sobie, o kurczę, to stawia słowo Hamilton całkiem w innym świetle, cały tytuł w całkiem innym świetle. To w dodatku pokazuje. O roli tych, których nie słyszymy, o roli niesłyszalnych, o roli niewidzialnych. I nagle kolejny raz dostaje po mordzie od tego muzykalu, ponieważ on odsłania kolejną warstwę. On się nie boi mówić o, o tematach takich jak imigracja, jak, jak em, zakusy demokracji, jak, jak niewolnictwo jest tam poruszane. Ale to wszystko jest poruszane tak szybko, że przegapisz jeden rym i nagle w, w, wylatuje ci to. I nagle ojeju, o co chodzi? Wracasz do tego jeszcze raz? O ty gnoju, a ty spryciarzu. Nie ma tutaj problemu z demitologizowaniem na przykład Jeffersona, który jednocześnie będzie piewcą wolności, rewolucjonistą, a jednocześnie właścicielem niewolników. I nie boimy się tego i nie mówimy, że albo był zły, albo dobry. Nie! Obie rzeczy naraz. Hamilton był znakomitym pisarzem, na przykład, ale miał swoje problemy z kobietami i pokazujemy te wszystkie rzeczy naraz. Ten robił to dobrze, a to źle, w cudzysłowie źle, ale to tak dużo nam pokazuje problemów z demokracją. W współczesnej kwestii demokracji to nie jest taka demokracja w XVIII wieku, gdzie tylko faceci głosują, tam jest pokazane tak dużo więcej. Na przykład z jednej strony pragnienie wolności, a z drugiej strony nierozumienie, co po wolności. Co, się, co, co będzie po wolności? No, my jesteśmy wolni, musimy zbudować państwo. Jak? Wow! Plus, no kurczę, chcemy zbudować je jak najmniej rządu centralnego, jak niektórzy mówią, libertariańsko, a może chcemy ten rząd centralny, bo coś nam to da. I wiecie, i, i, i tutaj, tu jest filozofia polityczna, tu jest moralność, tu jest mnóstwo komentarza współczesnego, znakomitego komentarza współczesnego, tu jest emocje, serducho. i to jest wszystko w ciągu dwóch i pół godziny. Wow! Gdyby to był film, no nie wiem, nieśpiewany, ale powiedzmy zrobiony w ten sam sposób narracyjnie, dla mnie on by się trzymał kupy. Chociaż gdzieś tam czytałem, że były plotki, żeby to zrobić jako film, ale zostało to odrzucone, bo po co zmieniać coś, co jest moim zdaniem idealne? Ja się zgadzam, nie ma co. Możemy zrobić z tego film kryminalny dla ludzi, bo sama podstawa historii Hamiltona w ten sposób opowiedziana, znakomite i tutaj... Tutaj moim zdaniem jest największa rola Lin-Manuela Mirandy, jako osoby, która przeczytała książkę, która jest na podstawie jednej z biografii Aleksandra Hamiltona. I on przeczytał tę biografię i zaczął na tej podstawie budować historię. I pół biedy historia, ale umiejętność rozłożenia akcentów, wyciągnięcia rzeczy, które są istotne, by zrozumieć coś innego, by zrozumieć coś, co się wydarzyło 20 lat później, coś, co się wydarzyło w innym miejscu, w innym kraju. To jest clue dobrego filmu. To, że historia człowieka jest genialna nie znaczy, że film o tym człowieku będzie genialny. A tutaj tak jest. Są tu momenty, gdzie płaczesz, są tu momenty, gdzie się śmiejesz. Jonathan Groff, nie wiem, czy kojarzycie ten koleś z Mindhuntera, ten taki, co łapie, łapie psycholi i ten, który podkładał głos Christophowi we Frozen. On tutaj gra króla Jerzego i jest cudowny, jest tak zabawny, jest wow. Właściwie, kurczę, ja nie mam, nie mam tutaj jednej osoby, którą mógłbym wyróżnić Mimo tego, że za sercem mnie łapali co chwilę, mimo tego, że tych nagród ja nawet specjalnie nie wymieniam żadnej nagrody, ani nominacji do Tony, ani coś tam. Lin Manuel Miranda właściwie nic nie musi tworzyć do końca życia, na zawsze będzie twórcą Hamiltona i to wystarczy. Chociaż ja się troszeczkę obawiam, bo co ten facet teraz zrobi, skoro można powiedzieć, że jego magnum opus już wyszło. Chociaż ja wciąż czekam, będzie In The Heights, czekam bardzo na In The Heights film, gdzie będzie grał Antony Ramos, który swoją drogą tutaj bardzo fajną rulkę ma, hmm, chociaż to nie jest mój jakiś tam ulubiony aktor. Tak wyglądał mój odbiór tego dzieła, ja długo zastanawiałem się, co mam nagrać, co mam, co mam wam powiedzieć, szczerze powiedziawszy, czy mam zrobić klasyczną recenzję, coś tam, ale, ale chyba chciałem najbardziej podzielić się z wami Emocjami, które wzbudził we mnie ten film. Tym, jak bardzo pobudził mnie, jak. jak wiecie, wiecie, to jest najgłupsze w ogóle, ale. To, to może jest najgłupsze, ale ten film przywrócił mi trochę wiary w demokrację. Absurdalne, prawda? Ale, ale przypomniał mi o tym. Ja zainteresowałem się stanami, mając tam 14-15 lat, chłonąłem każdą biografię. Jeffersona, pamiętam, jeszcze one wychodziły takie stare, prl książeczki, wychodziły w każdej bibliotece, były. ja jej pożyczałem, czytałem, mam gdzieś tam nakupowanych na tu znalazłem nawet od pana kiedyś bezdomnego, który rozkłada książeczki pod galerią dominikańską we Wrocławiu. O, tutaj biografia kogoś tam łapie i Tomasza Pejna, tak i tak dalej. Czytałem to i próbowałem jak najlepiej rozpoznać to miało być, bo to było dla mnie fascynujące to podejście do wolności i plus te wszystkie sprzeczności stanów zjednoczonych poszukiwanie wolności, gdy prawa głosu nie mają kobiety, gdy mamy pół, pół kraju ma niewolnictwo zalegalizowane i wykorzystuje siłę niewolniczą. To jest tak dużo fascynujących sprzeczności, ale z tego musicalu z Hamiltona wybija ta siła idei wolności, niezależnie co powiecie o całej reszcie. Jest taka wiara, że ta siła ma długo, długoterminowym moc, że ona wpłynie na wiele. I jak, to może dziwnie brzmi, ale to mi dało nadzieję na przyszłość. Ja jestem osobą cyniczną, jeżeli chodzi o politykę, ale po tym serialu przez chwilkę może będę patrzył i będę wierzył, że my możemy coś zmienić. I tego Wam też życzę, żeby ten musical. Wpłynął na Was pozytywnie, żebyście też poczuli więcej energii. Może tak jest, może nie jest. No to, może to jest może tylko moje wewnętrzne odczucie, ale chciałem się tym z Wami podzielić. Dziękuję Wam zatem za obejrzenie tego dziwnego materiału, bo, bo, bo to nie jest zwykła recenzja, to jest po prostu facet wylewa z siebie uczucia po seansie musicalu, gdzie sam po prostu od kiedy tylko wyłączyłem cały czas na YouTubie przeszukałem, tak jak nie słuchałem żadnej rzeczy przed obejrzeniem, tak teraz wszystkie playlisty i słucham w nieskończoność, leci mi to i leci, jak tylko robię pauzę w nagrywaniu od razu daję play i właściwie tak się buzuje tym, co słucham. Dziękuję Wam za, za to, że towarzyszyliście mi w tej dziwacznej podróży i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie!